Wątłowa. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami przy ulicy Wierzyńskiego w Krakowie, paragraf pierwszy. Opinie się pozytywnie zamierzeniem inwestycyjnym pod nazwą zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami towarzyszymi w ramach budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej osiedle Jurajskie 3 na działkach numer 35/72, 35/88, 35/96, obręb 49 km przy ulicy Wierzyńskiego w Krakowie. Budynek mieszkalno-wielorodzinny, na razie numer budowlany 3, z garażami wielostanowiskowymi przy ziemiach wraz z uzupełniającą funkcją usługową, na razie lokal w parterze budowany za budową mieszkaniową i parterowy pawilon usługowy na dziedzińcu, na razie numer budowlany 4. Oraz infrastruktura związana z projektowanym budynkiem, też przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, a także zjazdy z ulicy wewnątrzosiedlowej przebiegającej po działce nr 36/88, obręb jak wyżej i miejsca postojowe usytuowane wzdłuż tej ulicy. Paragraf drugi, uchwała podjęcia podjęcia. Uzasadnienie opinii wystąpił z architektów z urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. I tu tylko no powiem tyle, że jest to kontynuacja zabudowy w Mydnikach prowadzone przez spółdzielnię Wrocka, a ten kompleks to jest jakby osiedle Jurajskie, osiedle Jurajskie 3, jakby w pobliżu tego osiedla Jurajskiego 3 trwa budowa innych budynków mieszkalnych. Pełna dokumentacja no, była do wglądu, jest do wglądu tutaj w siedzibie dzielnicy i opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska? Pozytywna. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Panu proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja chciałbym powiedzieć, że zgadzam się z propozycją opinii w tym projekcie, a dlatego, że wydaje mi się, że to jest zasadny sposób zagospodarowania przestrzeni, czyli jest jeden inwestor, który sukcesywnie realizuje inwestycje wraz z niezbędną infrastrukturą i to jest myślę, że kierunek, w którym powinniśmy podążać, wydając opinię w przeciwieństwie do niektórych opinii, które wydaliśmy dla zamierzeń inwestycyjnych punktowych, tak zwanych plomb, które ten ład przestrzenny w mojej opinii burzą, na przykład przy Ślimaku, przy ulicy Bronowickiej. Reasumując, wydaje mi się, że opinia zaproponowana przez zarząd jest zasadna. Dziękuję. Kto chciałby jeszcze zabrać głos? Nigdy zamykam dyskusję i obrady na ten punkt rozporządzenia przystąpimy do zagłosowania. Kto z Państwa jest zdalny za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesie ręki do góry, a Pana Łukasza przyjmie głos. Kto jest przeciw? Nigdy kto się wstrzymał? Artek wyszedł. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.